Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z usów. A więc wrócimy do Da Vinci'ego. Da Vinci był wczoraj, na audycji też nie zauważyłem, jak tutaj robiłem tą audycję o Litecoinie. I może dobrze, bo wczoraj Da Vinci mówił, że pójdziemy raczej w górę. Posłuchajmy chwilę. We have other physics in this market, man. It's just crazy. I would be like, I'd be on the short side all the way, because... Normalnie bym tutaj shortował ten market. To jest zona do tego, żeby tak naprawdę sprzedawać Bitcoiny albo grać na spadki. We're in the New York kill zone time frame right now, and the New York boys just can't bring this market down. I jesteśmy teraz właśnie w strefie czasowej Nowego Jorku i Nowy Jork nie jest w stanie w tym momencie spuścić tego marketu jeszcze niżej. Yes. They are struggling. So and they know coming into the weekend that you moon boys are just going to be only buying. So i wiemy, że moon boysi będą tylko kupować. Yeah. They're going to have to if they're doing shorts, leverage shorts, they're going to have to close their positions and move this market up. Czyli cała ta audycja była raczej skierowana w stronę wzrostu, więc pamiętajcie, że Da Vinci też się myli. Dlatego wyszła audycja z godzinę temu dzisiaj, gdzie już tutaj inaczej jest przedstawiona sytuacja. Także dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na temat analizy technicznej Da Vinci'ego. Jestem ciekaw waszych komentarzy. Ja postaram się na dzisiaj, na jutro zrobić podsumowanie tygodnia, gdzie będę mówił o zmianach na Bitcoin Phoenix, bo muszę się zająć tą nową audycją CEO Hunter, więc w kolejnych dwóch tygodniach będzie trochę mniej audycji, będzie około dwóch audycji dziennie, żebym nadgonił z tematem OBS-a i jak będzie ta audycja przedstawiona. Mam tutaj już pierwsze odpowiedzi od zagranicznych, powiedzmy, projektów, które by chciały wziąć udział w tym, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się przedstawiać. Więcej opowiem w podsumowaniu tygodnia. Yeah, well, we had an emergency episode because I felt that Bitcoin was going higher and I had a... Mieliśmy taki epizod, powiedzmy, emergency, nagłego wypadku, gdzie wyszliśmy tutaj z audycją, że opowiadaliśmy się za tym, że Bitcoin wzrośnie. Zobaczcie minę Chrisa. Trade that always does well for me, and for the first time in a long time, I haven't even seen it actually. I zawsze ten trade powodował, że miałem wzrosty. I pierwszy raz od długiego czasu ten trade tego nie spowodował. Czyli tutaj się uczymy tego. Tak samo jak byliśmy z Tylerem Jenksem, świętej pamięci już niestety, gdzie mówił, że Hyperwave w 400 przypadkach go nie zawiódł. Pamiętajcie, że Hyperwave jest nadal w zasięgu, jeżeli Bitcoin nie przebije all time high, czyli 19800. Jeżeli Bitcoin przebije all time high, wtedy już się żegnamy z tą teorią Hyperwave Taylora Jenksa. Ale tutaj widzimy, jeżeli ktoś mówi z analityków technicznych, że nigdy ten trade mnie nie zawiódł, wiecie, że może być inaczej. Ever failed me. It has failed me and I'm a little sad. I tym razem ten trade był niewypałem. Sad, a little sad. But here, let's take a look at that trade, right? We had this trade on from way back. It was a 4-hour notification saying, hey, you know what? This thing's going a lot higher. I mieliśmy tutaj tą audycję, którą mówiliśmy, że ten trade raczej będzie opłacalny, pójdziemy tutaj wyżej z ceną Bitcoina. Right, there was a lot of back and forth, we created a wedge pattern and... Mamy tutaj bardzo dużo zmian w cenach, w górę i w dół. That wedge pattern, I was sure that was gonna break up higher. I wydawało mi się, że pójdziemy o wiele wyżej z ceną Bitcoina. But unfortunately it did not and it broke down. Ale niestety... Nie, tak się nie stało, poszliśmy niżej, czyli optical art tutaj można powiedzieć jest górą, chociaż nie, bo miało się to wydarzyć dwa dni wcześniej, dzisiaj miał live'a, gdzie, no już, to mi się podoba w świecie krypto, trader jest tak mocny jak jego ostatni trade. Gdybyśmy weszli na audycję optical arta na przykład w piątek,
A to byśmy zobaczyli w komentarzach falę hejtu, że zobacz, znowu ci się nie udało, czy w sobotę, nie, w piątek. Znowu ci się nie udało, chłopie, wejść te wszystkie ringi, okręgi sobie w pytę włóż, można tak powiedzieć. A dzisiaj, jak już miał live'a i te spadki były no, znaczące, już inaczej ludzie, to jest tak jak zabłąkane owieczki. Od jednego kornera, można powiedzieć, rogu do drugiego rogu. Dlatego często powtarzam sobie, że trader, który tutaj się myli albo nie myli, jest uważany za osobę lepszą lub gorszą. Wszystko zależy od ostatniego trade'u. I to się wszystko tak zmienia, że wiemy, że ta analiza techniczna w takim markecie, którym jest teraz Bitcoin, jest naprawdę no, cudem, żeby sprawdzić, jaka cena dokładnie będzie. No zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj się dowiemy od Da Vinci'ego. It cleared out my stops, cleared out all my stops from everywhere, and so I am out of this market. So w tym momencie wszystkie moje stop lossy poleciały, więc jestem poza marketem. Well, you know what, as a trader, right, you have to understand that you must set up a plan, right, how you're going to trade, and you just stick to it, and that's it. You don't try to deviate, even though your gut says, no, this thing's not going to work out. You just stick to your plan. Jako trader musisz mieć swój plan i trzymać się jego. Nawet jeżeli tutaj coś pokazuje nie tak, musisz się trzymać tego planu. Always, always, always. And you just move on. When the plan doesn't work out, you just, okay, next trade. I know that's hard. Jeżeli ten plan nie wychodzi, no to wtedy mamy kolejny trade. That's very difficult. Because it's very emotional when it comes to your money, right? You feel like I don't want to lose, right? But this is how you trade, right? There's going to be days of wins and days of losses. I na pewno będą dni, kiedy wygrywasz, i na pewno będą dni, kiedy przegrywasz. That's true. And also, can we zoom in a little bit because the numbers are a little small right now? Yeah, perfect, perfect. And also, what you said is only go in with a small percentage because whatever you do, if it goes against you, you want to make sure that you are there on the next day taking the next trade again. You don't want to be wiped out completely if a trade goes wrong. I Chris mówi tutaj o tym, że jeżeli twój trade nie wyszedł, musisz tutaj być na drugi dzień i no, zmierzyć się z tym, że trade nie wyszedł i wtedy wchodzisz jeszcze raz ewentualnie w trade. Ja bym tylko tutaj był ostrożny, że overtrading, czyli za dużo trade'u, bo poprzedni nie wyszedł, to też nie jest dobra gra. So for now. Należy czasami się zatrzymać i sprawdzić, czy ta faktycznie ta rzecz nie spowoduje kolejnych emocji, kolejnego wejścia w zły trade. Everyone who is going into trades with a small portion and who is ready to go into the next trade today. What is the game plan today? Maybe we have something like scenarios if it's going to the downside or to the upside, because yesterday, for example, with that wedge, There were two scenarios. When it's going to the downside, people were able to make a breakout trade to the downside. When it's going to the upside, they were able to make a breakout trade to the upside. And co zauważa Chris, to jeżeli byśmy patrzyli na ten wykres cały czas i nie wchodzili zanim nie będzie tutaj przebicia albo górą, albo dołem, tak jak tu się wydarzyło dzisiaj, powiedzmy, gdzie zeszliśmy z tego trójkąta niżej, no to wtedy na tej właśnie takiej pozycji już, powiedzmy, jakiegoś ruchu ceny Bitcoina, wtedy jesteśmy w stanie o wiele więcej ugrać niż, powiedzmy, decydować się na wejście w tym trójkącie, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ta cena się odwróci. And right now it went to the downside, maybe some people took advantage of that when going out to taking this short breakout trade, but what about right now? What do you think, where is the price heading to? And yeah, maybe we can also talk about some probabilities. I jaki masz teraz swój game plan, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina? Jakie mamy prawdopodobieństwa, powiedzmy, pójścia cena Bitcoina w danym kierunku? Well, I would say I would do this. No, that's probably, yeah, you know what? Let's just take a look and see what that gives us. I'm going to see if this gives us anything to trade with. Right here to here. That would be your trade. So you don't have much room to the downside, other than looking for the 61.8 tag. I w tym momencie nie mamy za dużo ruchu niżej. Widzimy, że tutaj skopiował najdłuższą część tego opadającego klina czy trójkąta i wtedy postawił na all time high na tym trójkącie i mówi, że nie ma za dużo miejsca, żeby spaść jeszcze niżej w tym momencie.
is what I would suggest we look as a downside target if this thing truly wants to go down, of course, right? Because, you know, all the moon boys out there, this could have been just the Bybit and BitMEX guys coming in and saying, hey, you know what, everybody's gone long and we're going to lose a lot of money here. And they could just move the money to Bitstamp and Bitfinex and then sell all that. Mogło to też tak być, że wszyscy myśleli, że pójdziemy w longa, jeszcze wyżej wyjdziemy tym trójkątem i teraz wchodzimy w ludzi, teorie BitMEXa, o których mówi Da Vinci, czy Bitfinexa i wtedy ludzie, jeżeli wszyscy idą w jedną stronę, no to oni przesyłają pieniądze na Bitstampa, mówiliśmy o tym, o tej audycji i wtedy rynek idzie w zupełnie innym kierunku. I to świadczy o tym, to właśnie zdanie świadczy o tym, że analiza techniczna w takim rynku jest bardzo ciężka. Market down. And then of course, you know... Ale zawsze będę powtarzał to samo. Bez tej analizy technicznej ja bym nie wiedział nic, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. A jeżeli ten rynek będzie w przyszłości ustabilizowany bardziej, albo nawet byśmy chcieli pograć na Forexie czy innych giełdach, które te regulacje mają o wiele mocniejsze, wtedy możemy wykorzystać te same schematy na innych giełdach. I to jest plus. You know, the moon boys could come back and go, no, we don't want that. So we gotta watch and we out. Get a Bart Simpson. This could Bart right back up here. And so... I w tym momencie tak naprawdę może się zdarzyć odwrotna rzecz. Wszyscy myślą, że spadniemy jeszcze niżej, a powiedzmy tutaj będzie manipulacja w odwrotnym kierunku. I don't have a trade here. Nie mam w tym momencie trade'a. Nie wiem, jak teraz postawić. Szukam na taki znacznik, na wykresie, na którym bym mógł zagrać. Before I can actually make a trade. If you want to risk to the 61.8, you can. Jeżeli chcemy ryzykować do 61.8 na Fibie, to jest 10300 około dolarów. Zobaczmy, gdzie to tutaj jest. 10 chyba 339. There's a possibility that we do tag the 61.8. Jest możliwość, że dojdziemy aż do tej ceny. Make a lot of sense before we come back up. And we could also, you gotta watch out for this could go sideways the whole day and then Bart right back up. And if we come... Albo możemy iść też bokiem przez cały dzień i możemy iść wyżej. Możemy mieć Barta Simpsona odwrotnego, jak to mieliśmy Barta Simpsona, czyli głowę Barta i poszło wszystko w dół. Tak samo możemy mieć tutaj odwróconego w tym momencie. Come up to this green, at least to this green line and W it out. That's really positive. We have to, I really think we have to pass this other down. Descending line here. Wydaje mi się, że musimy przejść tą linię trendu, która jest opadająca and get on above that and stay up. I wejść powyżej tego rejonu. I wtedy będziemy mieć potwierdzenie, że możemy iść wyżej. To jest jedyna rzecz, którą widzę, że możemy iść wyżej. The green one, not so much. This red one here would be much better. So even though we ta zielona poniżej nie za bardzo, ta czerwona wyżej lepiej. Broke it to the downside. The upper trend line is still valid in this at this point of time. So what you are saying is, yeah, we can go to the downside and then we would be targeting as an exit price the 61.8, which is at 10,300 something. But if it is going to the upside, we still have this upper trend line and it can butt right back up to that. So okay, czyli mówisz, że możemy nawet spaść do 6,18 na Fibie 10,300, ale możemy też chwilę później dojść do tej linii trendu wzrostowej, która tutaj się utworzyła tak samo. There is actually a short opportunity and a long opportunity if certain things happen. Czyli mamy szansę na longa, jeżeli pewna rzecz się zarysowuje na markacie, tak samo na shorta. Ale w tym momencie tego nie widzimy. Would you actually phrase it, or what are you waiting for as a price signal, so you are going into a short trade, and what are you waiting for as a signal, so you are going into a long trade, so maybe the people can have some picture what to do as the time passes and as the price gives us some signs. Okay, to jeżeli można podpowiedzieć, co na co liczysz na wykresie, jeżeli miałbyś zagrać na longa, a na co liczysz na wykresie, jeżeli miałbyś zagrać na shorta? Honestly, we have to wait for the price to tell us what to do. Wydaje mi się, że w tym momencie musimy czekać na ruch ceny, żeby nam podpowiedziała, co robić. Price action to tell us what to do. You can't say what it will provide us. Nie możemy w tym momencie powiedzieć, co ta cena zrobi
w przyszłości. As a signal. Jako sygnał. Musimy czekać na to, co nam pokazuje wykres. Czyli tu mamy wejście w CryptoQ University. Jeżeli oglądacie ten program, wiecie, że on czeka na identyczną sytuację, jeżeli chodzi o wykres. Dopiero czeka, co nam cena pokazuje i wtedy na tych zagraniach ewentualnie można wejść. Czyli kolejny punkt, z czego można się nauczyć z analizy technicznej, że my nie przewidujemy, jaka cena będzie się zarysowała bez tych znaczników, które pomagają nam z tym, tylko czekamy na te znaczniki albo powiedzmy formacje, które mogą nas powiedzmy ugruntować w pewnej pozycji. Tak jak mieliśmy tutaj tą formację trójkąta i dopiero na przebiciu. Tak samo tutaj inni analitycy zagraniczni mówią o tym. Dopiero na przebiciu danej formacji można wtedy wejść na longa lub shorta z małym stop lossem. Wtedy to jest najbezpieczniejsze. Ale i tak może zdarzyć się fake out. Dlatego warto brać małe profity. Effectively, there's no trade here until we see something that will give us a signal. Like I have to see a Davo if I was using my Davo signal here to go up or down, right? I'd look for a Davo or I'd look for if a bot trade or something. W tym momencie musimy czekać na jakąś formację, która się ukierunkowuje na wykresie, coś jak Davil, którym wcześniej tutaj grał Da Vinci albo na cokolwiek. Either there's also like the gap and go. There's lots of things you can do in order to look for a trade, but you have to let the market, you have to let it show you what direction it's going. Musimy pozwolić marketowi na to, żeby nam pokazał, w którą stronę wydawałoby nam się, że może pójść. Okay. I to wszystko zależy od rachunku prawdopodobieństwa. Okay, I understand. So what you would actually do right now is you would let the time pass and then decide once the market tells you something to go into a short or a long trade. But if we try to phrase that. Czyli mówisz, że teraz musimy poczekać na co się uformuje. A little bit more detailed. Is there anything like specific, any specific price target, any trend line which the price has to pass? Anything you are looking out for to say, okay, right now I will be opening a short position if that happens, I will be opening a long position if that happens. Okay, ale czy możesz nam troszeczkę więcej powiedzieć na tym, na co teraz właśnie zwracasz uwagę? Dokładnie specyfikacje czegoś, na co ukierunkujecie w danym przypadku. Yeah, I would say we have to let the 38.2 resolve. Right, that's way down here. That's 11,100. Należy teraz patrzeć na 0382 na Fibie, $11,097. That would probably be a good way to determine direction. But to będzie dobry czas na zdeterminowanie tego, w którym kierunku pójdziemy. But honestly, because we broke out of this wedge triangle. Ale tylko dlatego, że uwolniliśmy się z tego klina. The best trade right now is to just take the continuation trade and stop. Najlepszym tradem w tym momencie jest kontynuacja trendu. Stop loss it right out here, right where we were in the center point, and let's take a look what it gives us as a risk reward ratio. There. I wtedy mamy ten rachunek ryzyka do powiedzmy wygranej, gdzie stop loss ustawiamy na wyjściu z tego trójkąta, powiedzmy to jest chyba $11,942, a wygraną powiedzmy tutaj na $10,343. Mamy 2 do 1, jeżeli chodzi o wygraną do ryzyka. And that would be your next trade if you really want to look for taking a trade blindly. Jeżeli chciałbyś w ślepo uderzyć teraz w cenę, no to by był powiedzmy twój trade w tym momencie, ale to jest duże ryzyko, bo robimy tylko na kontynuacji trendu, który jest. Z trendem się nie dyskutuje, trend is your friend, jak to mawiałem, until it isn't, czyli dopóki nim nie jest. I to jest prawda. Onto this. I wouldn't consider it that much blindly, because you know what, we did break this, and this is signaling the direction, and so you have a higher percentage chance of being right all the way down to 61.8. Can we maybe share this Coinergy setup for everyone who is interested in that setup, in what to do
if the price is going that or that direction. Can we share it with our community in Telegram? Maybe you send it afterwards and we put it in the Telegram group, which is in the pinned comment and which is also in the description. Oh, definitely, definitely. Yes, I mean, cool. I wouldn't trade it because it's not in my trading plan. Czy byś mógł też update'ować nas na Telegramie? Jeżeli Telegram wyjdzie, sobie tam będą update'y Da Vinci'ego. And so that's why I wouldn't do it. But, I mean, it's a trade. Decent trade. So for everyone who cannot hold still and who wants to make his own research, can check that out and maybe that's something for you. So thank you so much, Da Vinci. At the moment, it is somehow in our trading zone, even though we have a potential trade right there. Okay, dzięki Da Vinci za to. Ja zobaczę, czy tu jest coś jeszcze na tej audycji, czyli na razie nie mamy trade'u, w który by wszedł Da Vinci. Tylko ryzyko, w ciemno. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj było ciekawego albo inne alt. A nie, potem mówią tylko o wiadomościach, wiadomości macie w Dzień Dobry Krypto, było o Tetherze. Także życzę wam wspaniałego dnia, ja dzisiaj troszeczkę odpocząłem, od krypto nawet. Także pospałem, odpocząłem, przeszedłem się na spacer. Mam nadzieję, że wy też zrobiliście taki odpoczynek sobotni, niedzielny też. Wiem, że wielu z was wraca po weekendzie dopiero do świata krypto i dopiero nadrabiacie, więc będziecie mieć większą szansę w kolejne dwa tygodnie nadrobić dużo więcej materiału, bo ja się biorę za OBS-a. Także życzę wam wspaniałego dnia albo nocy. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.